Niezwykłe ocalenie. Ponieważ lud Izraela nie był mu posłuszny, Bóg pozwolił, aby nieprzyjaciele wzięli go w niewolę. Ci zniszczyli Jerozolimę, a wielu Żydów uprowadzili do swojego kraju Babilonu. Jednym z Żydów uwięzionych w Babilonie był Daniel. Ufał Bogu i modlił się do Niego 3 razy dziennie. Bóg zaś błogosławił Danielowi, tak że został on jednym ze znaczących przywódców w tym kraju. Niektórzy przywódcy zazdrościli Danielowi. Wymyślili więc nowe prawo, które zatwierdził król. Odtąd wolno było się modlić jedynie do króla Dariusza. Łamiących ten zakaz miano wtrącić do jaskini lwów. Bóg błogosławił Danielowi i uczynił go wpływowym przywódcą w Babilonie. Prawda czy fałsz? Bóg błogosławił Danielowi i uczynił go wpływowym przywódcą w Babilonie. Prawda czy fałsz? Daniel nadal modlił się do Boga, więc został aresztowany. Dariusza to zmartwiło, bo bardzo lubił Daniela. Zrozumiał też, że go podstępnie oszukano, ale nie mógł zmienić prawa. Daniela rzucono lwom. Lwy ryczały i krążyły wokół Daniela. Wtedy w jaskini zjawił się przysłany przez Boga anioł, który zamknął paszczę lwom. Daniel spędził w jaskini całą noc i nic złego mu się nie stało. Czy Daniel został aresztowany i wrzucony do jaskini lwów, ponieważ modlił się do Boga? Tak czy nie? O świcie Dariusz udał się w okolice jaskini, aby sprawdzić, czy Daniel żyje. Żył i powiedział mu: Bóg przysłał anioła, aby mnie ocalić. Król był bardzo poruszony i kazał wydobyć Daniela z jaskini. Następnie wydał rozkaz wrzucenia tam podstępnych wrogów Daniela, a lwy od razu ich pożarły. Zaś król Dariusz nakazał wszystkim w swoim królestwie oddawać cześć żyjącemu i wszechmocnemu Bogu Daniela.
przed jakim zwierzęciem anioł ocalił Daniela w jaskini?